Maleczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj chciałem po prostu pogadać na temat tego, co obecnie dzieje się na świecie. U nas w mediach w Polsce mało kto o tym mówi, ale na całym świecie zwierzęta zachowują się dziwnie. Zaczynają krążyć dookoła w doskonałych okręgach i jak ktoś zna się na teorii nawigacji elektromagnetycznej, to wie, o co chodzi. Więc od razu przechodzę na minimum. Cześć, 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 witam wszystkich. Chodzi głównie o to, że zaraz ktoś... Rzucę wam pierwsze pytanie. W jaki sposób ptaki nawigują? Za pomocą wzroku, ktoś powie. Tak, ale to na małe odległości, a większe? Pola magnetycznego. A zauważcie, że pola magnetyczne powoli zaczyna się rozpadać. A dlaczego się rozpada? A dlatego, że przebiegunowanie przyspiesza. Już wam mówię, zaraz ktoś zacznie mówić: Piorun, co ty pierdolisz, na jakiej pracy ty się opierasz? Na swojej własnej, którą robię na bieżąco. 20 lat obserwuję, co się dzieje. Od 1999 roku zmiany w rozpadzie pola magnetycznego Ziemi przyspieszają wykładniczo. Więc ja widzę, co się dzieje na bieżąco, a pamięć mam doskonałą, więc mogę się w dowolnej chwili cofnąć o 20 lat i wiem, jakie były wartości wtedy. No. Więc ja po prostu oglądałem przez Linuxa. Mam telewizję darmową z całego świata i oglądałem te stada świń, stada owiec, stada bydła, które po prostu na pastwiskach krążyły w doskonałych okręgach przez 12 dni, a potem po prostu sobie wracały i tyle. Ogólnie nie mówi się o tym głośno, dlatego że pomyślę, co by się stało, gdyby wyszło na jaw, że na przykład za 2 lata intensywność promieniowania słonecznego będzie tak ogromna, że ludzie będą po prostu zapadać na choroby popromienne. No. Więc opinia publiczna o tym się nie może dowiedzieć, bo by wybuchła ogólnoświatowa panika. Powiem wam tak, ta ogólnoświatowa panika jest chuj warta. Bo i tak nic nie możemy zrobić. To są procesy naturalne. I chodzi o to, że bieguny kołują wokół bieguna północnego i zarówno południowego. I one będą kołować coraz szybciej i na większych średnicach coraz bardziej, aż oba bieguny równocześnie się miną i południowy pójdzie na północny, a północny na południowy. Już wam tłumaczę wszystko. Na początku my, jako ludzkość, w skali czasów, w którym żyjemy, obserwujemy, że to jest na razie powolny proces, ale posłuchajcie, w geofizyce jest tak, że pewne procesy na początku przebiegają wolno, ale jest taki pik, że pewne procesy momentalnie przyspieszają. No. Bo to nie będzie tak, że to będzie się, bieguny będą się oba obracały tam sobie jakoś tak i będzie to dziesiątki tysięcy lat. Nie. To potrwa 10 lat. One się bardzo szybko miną. One się miną bardzo szybko. Wiadomo, że akademicy, naukowcy, fizycy i tak dalej, ale tak naprawdę szczerze pomiędzy nami. Jak długo jest badana magnetosfera Ziemi, jądro Ziemi, płaszcz Ziemi, jądro wewnętrzne, zewnętrzne, płaszcz, skorupa i tak dalej? Jak długo jest to badane? No, pomyślcie nad tym. Jak długo jest to badane? Ja to nie pierdolę żadnych teorii spiskowych, że jak to rząd wie. Oni wiedzą. Na całym świecie wszyscy rządzący wiedzą, że to się stanie. Po prostu. Zobaczcie, że pole magnetyczne Ziemi słabnie coraz bardziej z roku na rok. I za chwilę osłabnie do poziomu krytycznego na 10 chyba lat zależności. Bo to nikt... Powiem tak. Tysiące lat temu nie było komputerów i nikt nie obliczył, jak długo to będzie trwało.
Ja się opieram na tej wiedzy, na którą ja zgromadziłem przez 20 lat i mogę powiedzieć, że w najlepszym scenariuszu przebiegunowanie potrwa 10 lat tylko. Po prostu bieguny się miną i tyle. I pole magnetyczne się bardzo szybko ustabilizuje, ale w najgorszym wypadku to potrwa 1000 lat. Zobaczcie, że już są doniesienia, nie tylko w mediach społecznościowych, ale są doniesienia, naprawdę, naprawdę, mówię poważnie, że w niektórych regionach świata zaczynają się pojawiać lokalne pola magnetyczne. Lokalne pola magnetyczne. A gdy pola magnetyczne lokalne zaczynają się pojawiać, to zwierzęta nawigują za pomocą elektromagnetyzmu. Więc jeżeli w pobliżu pastwiska czy czegoś pojawia się lokalne pole magnetyczne, to zwierzęta zaczynają wokół niego krążyć. I tu nikt mi nie podważy tego, co mówię, dlatego że jest to udowodnione naukowo. No. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Mamy wyż nad Polską. Ciśnienie to jest 1025 hektopaskali. I niestety przez ten wyż jest taka zgniła pogoda. No niestety. I jedziemy dalej. Ogólnie na całym świecie wszyscy rządzący wiedzą, co się stanie. I dlatego na całym świecie są budowane potężne bunkry. Także pod Parlamentem Europejskim jest budowany bunkier oficjalnie. Oficjalna wersja jest, że to ma być bunkier przeciwpodsłuchowy, żeby tam Rosjanie czy kto inny nie mógł podsłuchiwać narad NATO i tak dalej, i tak dalej. To jest pierdolenie. Przecież wiecie, że oni nie powiedzą wprost, że oni budują bunkier, bo wiedzą, że po 2024 intensywność promieniowania kosmicznego i słonecznego wzrośnie do niebezpiecznego poziomu, co spowoduje śmierć tysięcy ludzi. Co ja mówię? Jakich tysięcy? Milionów ludzi. Ludzie będą padać na ulicach jak trupy. Co ja pierdolę? Nie będę ukrywał. Jeżeli wszyscy uważacie, że ja pierdolę od rzeczy, to spokojnie, ale za chwilę się wszyscy przekonamy. A ja będę pierwszy, który będzie to relacjonował. Bo naprawdę, ja odkryłem to po tym, że od najmłodszych lat obserwowałem, co się ogólnie dzieje na świecie i sobie tak tylko zapisywałem. I starałem się zapamiętać jak najwięcej. I zobaczcie, dziwna tendencja. Po 2010 roku intensywność wybuchów wulkanów się nagle zwiększyła. Ja nagrałem parę filmów pod tytułem Ogólna sytuacja wulkanów na świecie. I zobaczcie, tam już przewidywałem, ile wulkanów będzie wybuchać i tak dalej. I wszystko się sprawdza jak na linii prostej. Teraz Mauna Loa na Hawajach, a za chwilę wulkan Toba, Krakatau, Wezuwiusz, superwulkan Campi Flegrei we Włoszech. Za chwilę ta impreza się tak rozpędzi, że będzie fajnie. No. Jeżeli dalej mi nikt nie wierzy, ja nie oczekuję, że będziecie mi mówić: o, super, nagłośniłeś to i tak dalej. Nie, ja ostrzegam was przed tym, co nadchodzi. Przed promieniowaniem kosmicznym i słonecznym można się chronić, ale byście musieli obłożyć sobie dom baniakami z wodą. Woda absorbuje ogromne ilości promieniowania. Ale nikt chyba nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Najlepsza opcja to ukryć się co najmniej metr pod ziemią. To jest najlepsza opcja. Niestety. Bo intensywność promieniowania będzie ogromna. Pierwsze efekty? Będą wam wyłazić pęcherze na skórze. I to nie będzie żaden COVID-19, czarna śmierć czy inne gówno. To będzie po prostu efekt nadmiernego promieniowania słonecznego. A także cząstek kosmicznych, które zaczną was rozwalać od środka. Przepraszam, że to mówię, ale niestety jest to prawdą. I wiele po prostu osób się ze mną zgodzi, którzy śledzą po prostu
to, co się dzieje z naszą planetą. Jest to naturalne zjawisko, które występuje co 136 tysięcy lat, albo plus minus 30 tysięcy lat, ale ja zawsze wolę trochę tych lat dodać niż ująć. Niestety, i zajebiście przyszło mi żyć w czasach końca świata, tego, którego znamy, nie końca ludzkości, tylko końca świata, jakiego znamy. A ten świat, który nastąpi potem, to będzie dopiero cyrk na kółkach. Lepiej powiem, latający cyrk Monty Pythona. To jest odpowiednie słowo. I jeżeli nikt dalej mi nie wierzy, to gwarantuję, że będziecie siedzieli w pierwszych rzędach i obserwowali, co się będzie działo. Ja jestem też ciekawy, bo będę pierwszy, który po prostu zobaczy to zjawisko i będzie wiedział, z czym tak naprawdę rasa ludzka ma do czynienia. I postaram się wszystkie dane zgromadzić z tego zjawiska i je zapisać w ten sposób, żeby nie zostały uszkodzone i następna cywilizacja je znalazła i mogli skorzystać na tym, co ja zgromadziłem. Przynajmniej tyle mogę zrobić. No. Obejrzyjcie sobie moje filmy, ogólna sytuacja wulkanów na świecie, tam chyba jest część pierwsza, druga, chyba trzecia. Zwykli ludzie, którzy nie wiedzą tego co ja, to pewnie uznają, że ja tam pierdolę głupoty, ale ludzie uczeni, którzy mają ponadprzeciętną inteligencję, od razu zrozumieją, o czym ja tam wałkuję. I niestety jest to smutna prawda. Zobaczcie, że teraz aktywność Słońca nie jest cały czas wysoka. A wiecie, co się może stać? Wiecie, że pole magnetyczne Słońca może się tak skręcić, że jak się rozpręży, to będzie pierdolnięcie niesamowite. I możemy mieć tu niesamowity potok promieniowania. Mam nadzieję, że się mylę, ale ja się troszkę znam. Chociaż jestem ogólnie naukowcem, amatorem. Ja to tylko tak dla siebie. Ale przewidziałem wiele rzeczy, których na przykład naukowcy w NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej nie przewidzieli. A przepraszam bardzo, to NASA ukryła fakt, że w 2015 roku mało brakowało, a nasza cywilizacja by się cofnęła do epoki kamienia jebanego. Bo zataili fakt, że w miejscu, w którym nasza planeta była wtedy 2 tygodnie wcześniej, uderzył potok promieniowania słonecznego. Gdyby Ziemia była w tamtym miejscu wtedy, to iPhone'ów byście nie mieli, ani Facebooka. Niestety. Ten film potraktujcie jako ostrzeżenie i żeby wam się lampka w głowie zapaliła, że pod warstwą tego, co jest pierdolone w telewizjach na całym świecie i w mediach społecznościowych, znajduje się głębsza prawda, która jest niestety smutna. Życzę wam miłego dnia, a powiem jeszcze tyle, że spokojnie, jeżeli bierzecie mnie za świra i tak dalej, to za chwilę wszyscy będziemy świrami, bo się okaże, że jednak miałem rację. Zresztą jak zwykle. Miłego dnia, trzymajcie się. Pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk, ostatni super inżynier w tej miejscowości. Dlaczego ostatni? Bo po 2024 wszyscy będziemy ostatni. Trzymajcie się, na razie.